Zamachy terrorystyczne zdarzają się na świecie cały czas. Dla niektórych krajów to norma i złośliwa rzeczywistość, którą trzeba przeboleć. Mimo to akurat w naszym kraju niezbyt często słyszy się o setkach zabitych osób. Jednak są pewne sprawy, które, szczególnie od kilku niezmiernie polaryzujących Polaków lat, po prostu nas frustrują. Mówię oczywiście o uprawianej w Polsce polityce. Polityce, która jest dla wielu niezmiernie emocjonująca i bliska sercu. Niektórzy próbują się zdystansować, a innych wręcz klei do kariery działacza wolnościowca lub adwokata tolerancji i równouprawnienia. Kimkolwiek z tych ludzi byście jednak nie byli, z pewnością mogliście spotkać się z dość popularną opinią. Czemu by tego wszystkiego nie rzucić w cholerę? Czemu po prostu nie zbudować rządu państwa jakby kompletnie od nowa? Czy nie można przeprowadzić zamachu, który zabiłby setki przedstawicieli zarówno lewej, jak i tej bardziej prawej strony, by przeprowadzić czystkę i zacząć na świeżo? Otóż jeśli w życiu nie spotkaliście się nigdzie z takim pomysłem, to powinniście poznać Brunona Kwietnia. Dla jednych terrorysta, dla innych niedoszły bohater. Chemik, inżynier z pasją, fascynat materiałów wybuchowych. Ojciec dwójki dzieci i doktor z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Jego późniejszy pseudonim będzie odwoływał się zresztą do stopnia naukowego, który otrzymał. Doktor. Około 2012 roku w mediach wywołana została burza. Według serwisów informacyjnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od roku obserwowała niejakiego Brunona K. ABW sugerowała, jakoby mógł on sprawiać niebezpieczeństwo dla stabilności państwa. Już pod koniec 2011 roku odkryto, że Brunon oferuje szkolenia w zakresie konstrukcji materiałów wybuchowych dla osób, które podawały się za przedstawicieli skrajnie prawicowej organizacji Krew i Honor. Ciekawostką jest fakt, że Kwiecień w młodości zajmował się materiałami wybuchowymi i doprowadził do eksplozji, jak sam określa, pirotechnicznej, w wyniku czego stracił kilka palców. Brunon według służb miał dokonać również rozpoznania budynku Sejmu. Postawiono hipotezę, że Kwiecień spróbuje dokonać zamachu w okolicach Święta Niepodległości w 2012. Czy chciałby pan wysadzić Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w powietrze? Nie miałem takiego zamiaru. Tak odpowiem na to pytanie. Ja myślę, że jest wiele osób, które też nie odpowie wprost panu na to pytanie. Grupa, którą współtworzył Kwiecień, zamachu jednak nigdy nie dokonała. Brunon pod koniec właśnie 2012 został zatrzymany, a wraz z nim aresztowano jeszcze dwie osoby. Grupa miała postawione zarzuty nielegalnego posiadania broni i materiałów wybuchowych. W szkoleniach prowadzonych przez Brunona brały udział w sumie cztery osoby, z czego rzekomi reprezentanci organizacji Krew i Honor okazali się agentami ABW. O tym, że chciał wysadzić w powietrze Sejm premiera i prezydenta pani Barbara, emerytka z bloku na osiedlu albertyńskim w Nowej Hucie, dowiedziała się jak wszyscy, we wtorek rano z telewizji. Dowiedziała się też, że Brunon K., doktor inżynier chemii z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, lat 45, ojciec dwóch synów, tworzył grupę zbrojną, bo nie podobało mu się, że państwem rządzą złodzieje i Żydzi. W sieci pisał, że czas najwyższy przestać pieprzyć i zacząć działać. Trzeba w końcu rozwiązać problem Pejsatych i Tuska też, podawał Newsweek Polska. Kwiecień w wywiadzie dla Uwaga TVN mówił, że pomagał w przygotowaniach do zamachu na Sejm, lecz osobiście chciał się wycofać z tego przedsięwzięcia. Brunonowi odebrano wiele środków wybuchowych, zapalniki własnej produkcji i wszelkiej maści urządzenia komunikacyjne. Kwiecień miał mieć również pod ręką 1100 sztuk amunicji, kamizelki kuloodporne i inny sprzęt niezbędny do ochrony ciała. Miał on również dostęp do pojazdu opancerzonego typu Scott. Mężczyzna nie był członkiem żadnej organizacji politycznej, był raczej zwykłym, szarym, zdesperowanym człowiekiem. Wyraźnie krytykował natomiast Platformę Obywatelską. Mężczyzna miał pisać, że kiedyś i na nich przyjdzie kolej. Zdaniem służb, przygotowując atak, Brunon K. kierował się względami narodowościowymi. Proces Brunona rozpoczął się w styczniu 2014 roku. Na liście świadków znalazło się 99 osób i 5 świadków incognito. Media spekulowały, że byli to funkcjonariusze ABW, uczestniczący w rozpracowywaniu oskarżonego. W 2015 roku na tajnej sali Sądu Najwyższego odbył się proces, który zwiastował koniec całego postępowania. Podczas rozprawy Kwiecień przyznał się do przygotowania zamachu, jednak zaznaczył, że motywowała go inna osoba. Sugerował, że był do organizacji zamachu przez kogoś namawiany. Mówił również, że nikogo nie zmuszał ani nie podżegał przeciwko rządowi. Za próbę organizacji zamachu na polski Sejm, nakłanianie dwóch studentów do pomocy w tej operacji oraz za nielegalne posiadanie broni. 21 grudnia 2015 roku skazano go na 13 lat pozbawienia wolności. W 2017 roku wyrok skrócono jednak do 9 lat.
W swym godzinnym przemówieniu po pierwszym wyroku Kwiecień kilka razy podkreślał, że jest ofiarą spisku agentów ABW i gdyby nie te działania, to nie przystąpiłby do planowania zamachu. Powiedział, że do więzienia powinien trafić nie on, ale czterech agentów, którzy dokonali prowokacji. Dodał, że gdyby prokurator miał więcej poczucia sprawiedliwości, to podzieliłby żądaną karę 13 lat więzienia między niego i właśnie tych czterech agentów. Oskarżony podkreślał, że prokuratura zażądała do niego zbyt surowej kary, gdyż zarzuca się mu tylko zamiar zamachu, a nie jego dokonanie. W 2015 roku do jeszcze aresztowanego wtedy Brunona Kwietnia przyszedł zaszyfrowany list. ABW nie była w stanie złamać szyfru, więc miał spróbować zrobić to sąd. Powołano ostatniego świadka całej sprawy, nadawcę listu. Ow zaprzeczył, że w ogóle jakikolwiek list nadawał. Sam Brunon zanegował, żeby ktokolwiek mógł się z nim w taki sposób kontaktować oraz potwierdził, że nie ma klucza do szyfru. Nie chcę tu tworzyć teorii spiskowej, ale nie wykluczam kolejnej prowokacji. Może ze strony służb, mówił Kwiecień. Warto również zaznaczyć, że w międzyczasie Kwiecień był wzywany do prokuratury w związku ze śmiercią studentki z Krakowa sprzed 18 lat. Wszystko to zdaje się być jedynie nieprzyjemną korelacją zdarzeń wobec tego, że w międzyczasie sugerowano również, że był on podejrzany o zabójstwo swojej teściowej, co okazało się kompletną bzdurą, bo był on tylko świadkiem w tamtej sprawie. Według mnie zamach na Sejm nie dałby nam nic prócz mimowolnej żałoby narodowej i zniknięcia z polityki działaczy, którzy prędko zostaliby zastąpieni setkami innych z naszego kraju. A co wy o tym sądzicie? Czy pamiętacie tę aferę? A może macie pomysł na podobny materiał? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu pod filmem. Możecie również dać mi znać, co mogę zrobić lepiej następnym razem. Mam nadzieję, że tego typu content wam się spodobał i liczę na to, że będę mógł tworzyć więcej tego typu materiałów i że będę regularny i słowny. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w dół lub w górę. No, zależy jak bardzo było żałośnie.